Siemanko. O tej porze jeszcze się nie widzieliśmy. 5.02. Wyjeżdżamy po Opę. Kład na przyczepce z tyłu. No i co, lecimy. 300 km mamy gdzieś. Więc jakoś na rano będziemy pod Warszawą. Także w drogę. Witam kochani was wszystkich o 5.17. Jedziemy właśnie z kładem. I właśnie się zabieramy za bułkę. Nie wiem, czy będzie stać za bułkę. Patrz, ile mam bułek. A dwa psiary. Ile to jest? Osiem bułek. Ja dwie bułki wziąłem na... Dwie bułki? Na pół dnia. Ej, to dasz jedną, bo mam mało. No, jedną. Dobra, starczy. To jedziemy do Warszawy? Za piąteczkę, jak do Komarka kiedyś, nie? Tu doktor tankuje. Do pełna podobno. Nie wygłupiaj się. I kładzik stoi. Jest w stanie salonowym. Chyba, że go odetniemy, jeszcze pojedziemy. Można się przejechać, ale to później. Pożyczki jakie. Tankujemy i lecimy. No, 3 godziny przed nami, także. I cyk, w drogę. No i tak, jesteśmy już za Warszawą. Do celu zostało tam chyba z 15 minut niecałe. Kładzisz cały i zdrowy. Nie słuchajcie, panika. Opa. Kłamie, zepsuty jest, kład nie działa. No. Nie, no działa. Zaraz będzie odpalenie. Już właściciel przyszły czeka, nie może się dotykać. Daj mi tam kamerę na chwilę. Wbijajcie na mój kanał. Endurowa. Tu jest kanał. O. Ja ci nie mogę kamery dawać, bo dobra, nie umiesz nagrywać. Tak, zabijcie jeszcze. Dobra, idziemy jeszcze na stację, kawkę jakąś strzelić i lecimy do właściciela, nagramy tam filmik. Także widzimy się niedługo. Jak zadowolony? No, do końca nie wierzę, powiem szczerze, ja też nie wierzę do końca. Tak mówię, tak myślę, się śmiałam teraz, że mówię, pewnie mówię teraz, tak. Siedzą, mówię, nagrywają, cię śmieją. Za pół godziny będziemy. Nie. Ale nie, no bo była transmisja, nie? Robiliśmy. Dzisiaj? No, znaczy jeszcze mi się ten, to wyświetliło ale... w telefonie właśnie, że wieziemy kłada, ale jak to weszłam, to było, że error, coś nie mogłam powiedzieć. A, bo może już nie było. Bo może już było skończone. A, no właśnie, no i nie widzieliśmy, ale to pewnie zobaczymy jeszcze, na żywo chyba było. No, to teraz już byli po drodze. Tak? No. To co, rzucamy, odpalimy. No. Tak, zobaczy, Patryka musi się tutaj jakoś tam... Patryk będzie jeździł, powie, przeszkolimy go. Pan tak. A ma gdzie jeździć chociaż? To taki kładzik mały, także. Jezu. Właśnie, inaczej. O kurde, ty. Terenu, a terenu. Pinamy go. Słuchajcie, 50 przerobiona na setkę, czy setka? Nie, setka. Oryginalna, tak? To dosyć tak się zbiera. Także. Właśnie, to proszę wytłumaczyć mojemu synkowi, że to jest setka, to jest maszyna. Jest maszyna, jest. Dziecko, 10-letnie i, że tak powiem... To jeszcze dwusów to... Z godziny, żeby się nauczyć, nie? No, godzinę, ale później może nie. A to nie jest przypadkiem śrubka do... Do skręcania gazu? Można trochę gaz ograniczyć chyba, ale... To jest to. Ale żeby nie miał tyle, nie? Wprowadzasz go? Nie, no śrubka tu jest, przykręt. No, można samemu się pobawić. Ale to ładnie jest... będziesz ze śrubokrętem jest... jeździł. I sobie przestawi, nie? Dobra, trzymaj na to. Mam cię kamerować? A czy Patryk mówił tak, że on nie ma wstecznego? Nie, nie ma. Wstecznego nie ma, trzeba sobie radzić. Tak, i bardzo dobrze. Ale w taką pogodę to jedziesz? No jedź ty. No, ja cię tu... Nie chodź sobie zaraz, Patryk. Paliwko musisz tu odkręcić sobie zawsze. Granik tu jest, nie wiem, czy się orientujesz. No. A kluczyk pojmy? Jeszcze, kluczyk. No. Zapał. A szkolenie zrobimy? No
jeszcze się nie zagrzał, a jak się zagrzeje, to on już później obroty sobie trzyma. No. Kto jedzie? Ja. Nie. Ja bym się przydała, ale tak ten lód... Można siadać, tu nie ma biegu, sam gaz jak skuter. No na skuterze jeździła. No to sam gaz się wciska. Tylko ale trzeba przy zakręcaniu trochę zajechać. A tam ślisko. Nie przewróci się, nie? Tylko... No nie. Skuter się może przewrócić, nie? No Patryk by się widzę przejechał. Patryka kusi, ja nie? Ja no. Patryka przywiozłem samemu dzieciaku. Nie no, gdzie ty? Kto ty? No co ty? Chory. No jeździ, no. Ale tu jest lód i tak dalej, dzieciaku, kochany. Blisko. Tylko powoli z gazem, uważaj na auta. Ale jak już jeździł, to sobie poradził. Znaczy jeździł, kolegi jeździł, nie? Ale ja tego nie widziałam, więc ja jestem dlatego podwójnie przerażona. No. Ja mam hamulec? Tu, dobra. Teraz już jadę, tak? Teraz już się pojedzie. A nie jadę, co? No gaz, więcej gazu. A Patryk, teraz kolegów możesz brać. Tak. Jeździć. Zaliczone. Jazda testowa zaliczona. Dobra, i teraz to, jak już jest włączone, no. Zawsze można sobie kluczykiem jeszcze zapłon wyłączyć, o. Nie no, fajne. I paliwo zakręcić, nie? Mam tak sobie zakrętu, ale myślę, że ładnie poszło. Trzymaj, Patryk, jeszcze. Rozdaj tam trochę. Projektu. Dobra. Nie, pochowaj sobie. Co się pogubił? Dasz jeszcze koledze może? No pewnie, w szkole rozdać parę. Tak. Można jeździć z kolegami. No właśnie, na tym nam zależy najbardziej. Czy to w ogóle nagrywaliście? Czy jeszcze nie? No tu się cały czas nagrywa, no to zobaczymy. Aha. Co ten. No dobra, możecie nawet puścić mnie, jak to jeździło. To co, wstawiamy go gdzieś? No tak, wstawimy go na razie pod to okno, może faktycznie. Tutaj? No, tutaj na tą górkę. Tu możemy po górce wjechać? To no. Dawaj, Łukasz. Dobra, w końcu ja, nie? Pokaż, co potrafisz. Nie. Już ja nie będę ryzykować pod górkę. Nie, spokojnie. No nie ucieka, nie, ale jak tak by dłużej gdzieś, dłużej stał, to można zakręcić, nie? Bo się rozsędził, jak kładę, kluczyk. Czyli wszystko... Daj mamusi kluczyk, no. Mamusia ci założy smycz. A, nie ma. Daj ten kluczyk, o, tam bo za moment panowie nagrają. Smycz tam masz, możesz sobie założyć, no, tą z projektu. Tutaj mama rządzi, pamiętaj, nie ma to. Mama rozdaje karty. A jak? No, nie no, to słuchajcie, ogólnie dziękujemy bardzo, tak, Patryk? Okej, okay, ważne, że nie wierzysz, dobrze, że zadowolony. Mam jeszcze raz, jak w ogóle w tego, to przyleciał i tak. Mamo, i tam do mamy, do babci, do wszystkich. Brałem udział w konkursie, nakłada. Tak? Mama i ja i tak. Dobrze, dziecko, dobrze. I tak nie wygrasz, tam tyle będzie osób, że na pewno cię nie wylosują, nie? A później no bo... minęło parę jakiegoś czasu, ona przyszła, mamo, wygrałem kłada. Ja mówię, tak, wygrałeś. Jasne, pokaż, jasne, przez internet, nie? No, na pewno, wykłada, ale tak patrzę, mówię, no kurczę, faktycznie powoli patrzę, nie? Fajnie. No to fajnie, no zobaczysz, no. Pojedziesz trochę, jak już będzie za słaby, to zmienisz, sprzedaż i zmienisz. Albo wygrasz sobie kolejny, bo albo no, jeszcze coś będziemy robić kiedyś, także... Teraz ja się śmieję, że ja będę brała udział, a tak jak będzie jakiś konkurs, mówię, mów, teraz ja biorę udział, mówię... Tak. No, to trzeba jeszcze zrobić zdjęcie. A, o kurde. A, to ja mam zrobić? No. Maskę masz? A, dobra. Ja bym musiał mieć maskę. To lecimy. No, lecimy. No dobra. Dobra, to trzymaj się, Patryk. Niech służy maszyna. Jak coś, to pisze, jak się sprawuje, jakbyś czegoś nie wiedział, to jakby cię coś zepsuło, to Mateusz przyjedzie zawsze, no, i naprawi. Ja tam, ja przyjadę. Poważnie? No. A, oglądałeś, no, jak czyścimy. No to no. Jakiś chłopak pisał, Patryk, dziadu, oddaj kłada. No. To się nie ma co takimi zaprzejmować. No. U nas pod filmami tak non stop piszą, także. No tak, teraz Patryk niestety musisz odstąpić od niego. No zobacz, tutaj byś siedział tak cały dzień. Za godzinę będziemy przypadkiem przejeżdżać, że Patryk będzie siedział. Tak przypadkiem wpadniecie po drodze, nie? On dalej będzie siedział, tak jak siedzi. I on by mógł go pewnie do domu do łóżka zaciągnął i razem z nim spał. Jakby tu na noc stał, to pewnie by w oknie zostałem, na parapecie spał. Dobra, to lecimy? Uciekamy, no. Dobra, cześć Patryk. Dobra, zadowolony? No. To fajnie. Fajnie, dobra. Fajnie. To nic, to do widzenia w takim razie, nakręcamy, no. I... Dobra, dziękuję. I się zbieramy. Okej, okay, no. Nie ma sprawy.
Enduro opa, jak się czujesz oddając składa? No, nie wygłupiaj się, nie mam maski, mogłem założyć jak najeźdź do lewej. Trudno życie. Trudne pytania.